Siemanko, wszystkie z tej strony Sebo, zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku. Dzisiaj zostawiamy sobie Modern Warfare 3 na bok, zajmujemy się moim trzecim ja po ASG. Właśnie są samochody na waszych ekranach, gorące Need for Speed Terrain. O, jakie gorące ciałko tam wyszło, wow, lala. Ale dobrze, że ja mam wszystko na ultra, także mam lepsze widoki od was niektórych. Need for Speed Terrain, nowość od Electronic Arts i studia Black Ops na moim kanale. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć więcej takich gorących wyścigów, jakie możecie być świadkiem na waszych ekranach. Powiem wam szczerze, że gra na ultra settingu jest naprawdę taka miodzio. Wykorzystuję silnik Frobside 2. Tutaj, nie ruszaj się kamerko. Wykorzystuję silnik Frobside 2. Wszystko na ultra setting, rozdzielczość HD. Do tego takie piękne paniusie, naprawdę mówię wam o miodzie. A jakie mapki są, no jeszcze lepsze. Do tego tak, wiecie, to jest wtedy moc. Wsiadasz w to Porsche i zapierdolasz, aż asfalt palisz. Jesteście tutaj świadkami. Powiem wam krótce, o co chodzi w fabule, bo możecie trochę tutaj po tym filmiku mieć takie delikatne zezwy. Ci, którzy nie są fanami Need for Speed, wyobraźcie sobie, wygranie jest 25 baniek, czyli standardowo dolarki. O co chodzi? Rozpoczyna się wielki wyścig, na starcie jest 500 osób, później do kolejnego miasta. Wraz z kolejnym miastem, jak wjeżdżamy, przychodzi pewna grupa kierowców, tak? Także do San Francisco wpada 250, później 150, 50 i tak dalej, i tak dalej. Z każdym takim okrągłym etapem mamy walkę z bossem. Tutaj, jak widzicie, mam walkę z dwoma gorącymi paniami. Piękne ciałka, pikselowe oczywiście. Walka jest o miejsce 150. Do San Francisco wjeżdża 150 pierwszych osób. 150 osób pierwszych, tak? Ten sposób wjeżdża 150 osób i my walczymy właśnie o to 150 miejsce z dwoma pięknymi laskami. W trakcie tych tutaj wyścigu możecie sobie wjechać taki rodzaju pit stop, czyli na stację benzynową. Możecie sobie tak doładować, znaczy uzupełnić paliwo. Tutaj w lewym górnym rogu pojawia się wam wskaźnik paliwa. Ono się kończy, także musicie tam wjechać, bo inaczej staniecie i bum, koniec gry. Także możecie na przykład sobie zmienić samochód, możecie sobie stuningować, także to jest taki rodzaj pit stopu. Nie tak jak dani w innych opcjach, że się kręciło w undergroundzie na tym talerzu, także tutaj wszystko jest takie, wiecie, realistic. Zobaczcie, jakie są mapy szczegóły, jakie to wszystko jest elegancko, ale jak patrzycie, jak się do niej szczegółowo, widzicie Battlefielda 3, no i to wiadomo, silnik Frostbite 2. Także ja wam naprawdę szczerze polecam tą gierkę, muzyka jest naprawdę świetna. Wydaje mi się, że to będzie drugi Need for Speed za Most Wanted, bo wiadomo, pierwszy co jest Most Wanted, każdy się z nas wychował. Ja nie znam osoby, która by nie grała w Need for Speed Most Wanted i nie ukończyła go, na końcu nie zdobyła BMW M3 i pokonała Razora, odebrała w końcu te kluczyki, mimo że miał zarysowany swój samochód. Także ja uważam, że naprawdę Need for Speed, Terrain, BF, Call of Duty i Batman Arkham Asylum i Skyrim. To są 5 tytułów, które naprawdę warto zagrać w tym roku i możecie na nie wydać spokojnie hajs, bo naprawdę się opłaca. Także ja się cieszę, jestem w pierwszej 150, tak? Pierwszych 150 kierowców, którzy wjechali do kolejnego etapu. No jeżeli wam ten filmik spodoba, schodzimy z pułapy, wbijamy pierwszą 50, później 25, no i na końcu zgarniamy 25 baniek. Ja zamykam kanał i idę na wyspy Bahama Tobago i będę wpierdzielał banany i czyścił chatę domestosem, także dzięki za obejrzenie mojego filmiku, trzymajcie się, strzałeczka.